Pierwszy fragment, który będziemy poruszali w kwestii odpowiedzialności mężczyzny za Słowo Boże, pochodzi z pierwszej Księgi Mojżeszowej, z rozdziału 3, werset 9. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: gdzie jesteś? Wiemy doskonale o tym, że Pan Bóg umieścił Adama i Ewę w ogrodzie Eden i za wyjątkiem spożywania owoców z pewnego drzewa, poznania dobra i zła, w zasadzie pozwolił im na to, aby w tym ogrodzie czuli się tak jak u siebie. Wiemy, jak się to skończyło. Wiemy, że Ewa została oszukana, zjadła owoc. Niektórzy mówią, że zjadła jabłko, ale Biblia nic o tym nie mówi. Tym samym owocem podzieliła się z Adamem. A więc doszło do pewnego rodzaju przestępstwa wobec woli Pana Boga. I kiedy czytamy, że Bóg woła na Adama, gdzie jesteś, to rozumiemy, że Pan Bóg woła na kogoś, kto był odpowiedzialny za tą sytuację. Ciekawe, że Pan Bóg nie zwraca się do Ewy, ale zwraca się do Adama. Mało tego, jeżeli sięgniemy do pierwszego listu do Koryntian, do rozdziału 14, werset 36, czy Słowo Boże od was wyszło, albo czy tylko do was samych dotarło? I tu jest słowo skierowane do kobiet właśnie, co również wskazuje na to, że to mężczyzna jest tak naprawdę depozytariuszem Słowa Bożego. Że to mężczyzna jest tym, którego obowiązkiem jest strzec prawdy Słowa Bożego. Możemy zadać sobie pytanie, dlaczego tak jest? Dlaczego chociaż Bóg nie rozłożył tego, jak niektórzy mówią, porówno? No, trzeba by studiować całą Biblię, żeby znaleźć odpowiedź, ale odpowiedź jest prosta. Mianowicie, po pierwsze, zupełnie do czego innego przeznaczył Bóg mężczyznę, a zupełnie do czegoś innego przeznaczył Bóg kobietę. I tu zaczyna się ten podział, który powinien być utrzymywany w relacjach męsko-damskich. Pierwszą istotą stworzoną przez Boga był mężczyzna. I zanim się pojawiła kobieta, to mężczyzna już sobie zwiedził ogród, już sobie obejrzał, jak to wygląda, już się nacieszył oczy, już nacieszył oczy pięknymi drzewami, pewnie skosztował różnego rodzaju owoców, wykonał konkretną pracę. Zwierzęta, które do niego przychodziły, otrzymywały swoje imiona, swoją nazwę. Czyli zobaczcie, że z ust mężczyzny wychodziły pierwsze słowa w ogóle. Trzeba być po prostu odpowiedzialnym za to, do czego jesteś posłany, do czego jesteś przeznaczony. Dzisiejsze czasy są o tyle trudne i o tyle niezrozumiałe dla tego biblijnego porządku, że często widzimy mężczyzn, którzy za nic w świecie nie chcą być odpowiedzialni. Ten brak odpowiedzialności jest widoczny zarówno w relacjach męsko-damskich, w relacjach małżeńskich, ale też i w polityce, w gospodarce, w takich problemach społecznych, w których tak naprawdę przecież to mężczyzna powinien decydować, a nie kryć się za opiniami tak naprawdę nie wiadomo kogo. Nas interesuje oczywiście Słowo Boże. Nie będziemy szeroko patrzyli na temat, bo chociaż warto, jednak mimo wszystko interesuje nas to, co Bóg mówi w kwestii Słowa Bożego do nas, do mężczyzn. Więc dlaczego nie kobieta? Wszystkie teksty biblijne pokazują nam kobietę jako osobę, która jest swego rodzaju osobą kompromisu. To jest oczywiście wspaniała cecha kobiety, której my mężczyźni nie mamy, ale pamiętajmy, że kobieta, będąc osobą kompromisu, jest tą osobą w granicach Słowa Bożego, którego strzeże mężczyzna. Bo jeśli brakuje tego strażnika, jeśli kobieta jest, że tak powiem, uprawniona w ten czy w inny sposób do działania w granicach kompromisu, to ona się nie odwoła do Bożego Słowa, tylko zrobi wszystko, żeby było dobrze. Ale w momencie, kiedy ta kobieta działa w granicach kompromisu wyznaczonego przez Boże Słowo, wykonuje wspaniałą pracę. Wspaniałą pracę.
My jesteśmy takimi, powinniśmy przynajmniej być takimi trochę twardzielami, którzy mówią, tak ma być i koniec, kropka. To nie jest złe. Oczywiście, jeśli to jest przepełnione miłością, jeśli to jest wypełnione pokorą, jeśli to jest wypełnione Bożą stanowczością, to wszystko jest w porządku. Ale jeśli to jest pełne pychy, pełne grzechu, pełne buty, no to niestety nie spełnia swojej roli. Więc jeżeli mówimy o mężczyźnie jako strażniku, to musimy przyjrzeć się osobie Jezusa, który był mężczyzną. Niektórzy nie chcą tego przyjąć do wiadomości i próbują na siłę udowodnić, że Jezus ani nie był mężczyzną, ani nawet człowiekiem nie był. No ale to już są ich problemy. A jeśli sięgniemy do pierwszego, do listu do Filipian, do drugiego rozdziału, to dowiemy się, że Jezus, będąc w pełni człowiekiem, stał się sługą. A nawet tam jest takie słowo greckie doulos, które mówi, że on się stał niewolnikiem z własnej woli. Wyrzekł się samego siebie. Co to oznacza? To oznacza, że stał się po prostu dostępny tym, do których przyszedł. A więc jeśli mówimy o strzeżeniu Słowa Bożego, to musimy mu powiedzieć o sytuacji, w której my strzeżemy Bożego Słowa, ale nie strzeżemy tego Bożego Słowa w taki sposób, żeby wszystkich wokół wyciąć. Tylko strzeżemy tego Słowa jako słudzy, jako ci, którzy mają to Słowo podawać dalej. My nie mamy takiego powodu, dla którego mielibyśmy ludzi prześladować z powodu nieprzyjmowania przez nich Słowa. Dlaczego? I znowu się kłania Jezus, który powiedział, że ci, którzy przyjmują Jego Słowo, to już są zbawieni, już są uratowani. Ale ci, którzy nie przyjmują tego Słowa, już są osądzeni. A więc my tak naprawdę nic nie musimy robić w kwestii przekonywania ludzi do tego, że Słowo pochodzi wprost od Boga. Ponieważ to Słowo samo ludzi sądzi. My mamy dbać o czystość tego Słowa, o to, żeby to Słowo, które przekazujemy innym ludziom, zachowywało swoją pierwotną treść, pierwotną wartość. List do Galacjan, rozdział pierwszy tego listu, od wersetu 6, wskazuje nam na apostoła Pawła jako człowieka, który głosił Ewangelię właśnie wierzącym w Galacji. I problem, który tam nastąpił, polega na tym, że przyszli pewni ludzie, którzy do tego Słowa Bożego wrzucili no, taki potężny wkład w postaci zakonu. I Paweł mówi, nie, tak być nie może. Tak być nie może. Ci ludzie, którzy to robią, są przeklęci. A innej Ewangelii oprócz tej, którą ja głoszę, nie ma. A więc widzimy dbałość Pawła o to, żeby Ewangelia docierała do ludzi w czystej postaci. Widzimy dbałość Pawła o to, żeby ludzie słyszeli prawdziwą Ewangelię. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że tylko Ewangelia zbawia, ratuje ludzi. Jeśli do ludzi dociera coś, co jest taką mieszanką ludzkiej prawdy i Bożej prawdy, no to dociera do ludzi fałszywa nauka. Ona nie ma żadnej mocy sprawczej. Ona nie może nikogo zbawić. Ona nie może nikogo przyprowadzić do światłości. A wręcz odwrotnie, taka niby Ewangelia wprowadza niesamowite zamieszanie w życiu ludzi. I ludzie tak niby próbują znaleźć drogę wyjścia, niby próbują znaleźć światłość, ale obijają się o ściany, dlatego że połączenie zakonu i Ewangelii nie pozwala na to, żeby żyć w świetle Słowa Bożego. Druga bardzo ważna przyczyna, dla której warto dbać o to, żeby przesłanie Ewangelii było czyste, to moralność. Niedawno miałem taki przypadek, dowiedziałem się o człowieku, który jak był trzeźwy, nie głosił Ewangelii. Ale jak se popił, to chodził po wsi i głosił Ewangelię. Czy ktoś się nawrócił z tego powodu? Nie. Dlaczego? Dlatego, że ludzie natychmiast połączyli amoralne zachowanie tego człowieka z treścią Ewangelii, którą być może nawet słyszeli po raz pierwszy, ale nie umieli sobie tego w żaden sposób połączyć. Ponieważ przesłanie Ewangelii musi się w sposób, można powiedzieć, doskonały
połączyć ze świętym życiem tego, który ją głosi. Bo tylko wtedy Ewangelia ma moc sprawczą. Trzecia bardzo ważna sprawa. Jeżeli mówimy o Ewangelii i jej mocy sprawczej, to musimy zrozumieć jedną rzecz, że nie chodzi nam tylko o treść. Bo litera nikogo nie zbawia. Ale chodzi nam też o ducha Ewangelii. Czyli jeśli ja jestem strażnikiem Bożego Słowa i mam dużo takich rozmów z mężczyznami, przepraszam, z mężczyznami, którzy są ojcami, mężami i mówią tak. Ja w domu mam kłopoty, bo żona mnie nie słucha. No i oczywiście to jest w różnych odmianach. Na czym polega problem? Problem polega na tym, że w sposób naturalny autorytet spoczywa na mężczyźnie. Ale on tylko wtedy działa, kiedy ten mężczyzna żyje świętym życiem. Kiedy ten mężczyzna żyje życiem podobnym do życia samego Jezusa. Ale jeśli tak się zdarza, że ten mężczyzna pozwala sobie na życie pełne grzechu, a oczekuje, czy wręcz wymaga od swojej żony, aby była mu posłuszna, bo tak uczy Biblia, to wystawia Biblię na śmieszność. Więc nie możemy wtedy się dziwić, że kobiety, które nie są strażnikami Słowa Bożego, trzeba o tym pamiętać, stają wtedy, jak się to mówi popularnie, o koniu. To my jesteśmy winni temu, że tak postępują. My, mężczyźni, jesteśmy winni takiej sytuacji. Jeśli sięgniemy jeszcze do tekstu, które czytaliśmy, czyli najpierw 1 Mojżeszowa, 3 rozdział i ten werset, który mówi o tym, że Bóg do Adama się zwraca i pyta, gdzie jesteś? To nie jest pytanie o to, gdzie się Adam schował, Pan Bóg teraz chodzi po ogrodzie i pyta, no Adamie, gdzie ty jesteś, bo nie widzę cię, nie mogę cię znaleźć. Pan Bóg doskonale wiedział, co się dzieje z Adamem, ale Adam musiał zrozumieć, gdzie jest. On był w niewłaściwej pozycji przed Bogiem. On się skrył przed Bogiem, wiedząc, że zawiódł. On wiedział, że zawiódł. To nie był głupi człowiek. Jeżeli patrzymy na Adama, a mamy w głowie historię naturalną, której nas nauczono w szkole, to wiecie, jaki obraz mamy? Że taki przygłupi człowiek to był, jeśli w ogóle to był człowiek, a nie jakaś małpa. I on się dopiero musiał nauczyć wszystkiego. A prawda jest zupełnie inna. Biblia nam pokazuje Adama jako geniusza. Jego synowie właściwie rozpoczęli sztukę, rozpoczęli naukę, byli tymi, którzy rozpoczęli wszelkiego rodzaju, jakbyśmy powiedzieli, przemysł. My jesteśmy od Adama tak daleko, że nawet nie przypominamy w jakiejś małej części tej istoty, która była mężczyzną notabene. A więc pytanie, jeśli głoszę Słowo Boże, jeśli strzegę Słowo Bożego, to gdzie jestem? Jaka jest moja pozycja? Pozycja w stosunku do Boga oczywiście. Gdzie ja jestem wtedy? Jeśli nie jestem osobą, która stoi jak najbliżej Boga, jeśli nie jestem osobą, która wykonuje Bożą wolę, to jakie mam prawo, jaką mam śmiałość głosić Słowo Boże i wzywać kogokolwiek do tego, żeby był posłuszny Bogu? Przecież sam zaprzeczam swoją osobą właśnie temu, co czytamy w Słowie Bożym. Gdzie jestem? To jest ważne pytanie, które warto sobie odpowiedzieć. Gdzie ja jestem dzisiaj? Gdzie dzisiaj jestem ja? Gdzie dzisiaj jesteśmy my wszyscy, bracia tutaj zgromadzeni? Drugie pytanie, też związane z tekstami, które czytaliśmy. Czy Słowo Boże od nas wychodzi? Co wychodzi od nas? Na przykład, jeżeli jesteśmy w relacjach ze swoją żoną, co żony słyszą od nas? Czy Słowo Boże? Nie chodzi o to, żebyśmy cytowali żonie Biblię, ale chodzi o to, że jeżeli zwracam się do mojej żony, to ona musi mieć świadomość, że za mną stoi autorytet Słowa Bożego. Ona to słyszy po prostu w moim głosie. Ona to widzi w moim zachowaniu. Ona to nawet jest w stanie rozpoznać w słowach, których używam. Ale jeżeli, mówiąc delikatnie, denerwuję się,
zachowuję się niewłaściwie, to co ze mnie wychodzi? Co ode mnie wychodzi tak naprawdę? To są też pytania, na które my musimy sobie odpowiedzieć, bo nikt za nas tego nie zrobi. Nikt z nas przecież nie będzie się bawił w policję, a nawet jeśli policyjnym śledztwem udowodnimy, że ktoś się w domu zachowuje niewłaściwie, no to co to zmieni? Przecież nie zmusimy tego człowieka, żeby zachował się właściwie. Bo to zależy po pierwsze od jego pozycji w Chrystusie, to zależy od tego, gdzie on jest w stosunku do Boga, a w związku z tym, jeśli jego pozycja w Chrystusie jest właściwa, jeśli on w stosunku do Boga zajmuje właściwą pozycję, to co z niego wychodzi, jest właściwe. My naprawdę nie musimy stawać na głowie, żeby udowodnić wszystkim, a przede wszystkim sobie, że my jesteśmy uczniami Jezusa. Wystarczy chodzić w posłuszeństwie przed swoim Panem. Nic więcej. To tylko tyle, nic więcej. Pan Jezus Chrystus, to jest w Mateuszu 11:27, powiedział, że zachęca wszystkich, aby przyszli do Niego, ponieważ On i tylko On jest w stanie nam powiedzieć, kim On sam jest i kim jest Ojciec. Jak czasami rozmawiamy z ludźmi albo słuchamy jakichś wykładów i słyszymy, że jeden mówi, że Jezus to jest upadły anioł, drugi mówi, że to jest jakiś gorszy Bóg. Trzeci mówi, że to nie wiadomo, kto to jest, ale na pewno nie Bóg. To dla mnie to jest informacja, że ten człowiek nie ma żadnego objawienia. Że jemu Bóg nie objawił, kim jest syn. A dlaczego? Dlatego, że on nie przyszedł do Jezusa i nie zgodził się na to, żeby schodzić ze swoim Zbawicielem w jarzmie. Bo chodzenie w jarzmie oznacza, że czy chcesz, czy nie chcesz, musisz słuchać to, co ci ktoś mówi. Musisz jednego uczyć. Nikt ci na siłę jarzma nie nałoży, ale jeśli to jarzmo przyjmiesz, to chodzisz w tym jarzmie. I ten, który idzie z tobą w jarzmie, jest twoim nauczycielem. Ktoś, kto nauczył się chodzić w jarzmie, może spokojnie przejść do Mateusza 16 i tam się dowiaduje, czy 17 już, i tam się dowiaduje, że jeśli chce, to może iść za Jezusem. Ale musi jeden warunek spełnić. Musi wziąć swój krzyż na swoje ramiona. A więc to jest człowiek, który już się nauczył. Już jest przygotowany. Już to słowo w nim zamieszkuje. Już to słowo dokonuje w nim swojej pracy do tego stopnia, że Jezus mówi, dobrze, już nie potrzebujesz jarzma, ale teraz chodź za mną. Teraz chodź za mną i naśladuj mnie. I jeśli w naszym codziennym życiu idziemy za Chrystusem i naśladujemy Go, to owoc tego działania jest taki, że wielu ludzi dotyka Słowo Boże, które w nas mieszka. Co ciekawe, Słowo Boże nawet nie musi być wypowiadane przez nas. Ale ono wykonało taką pracę w każdym z nas, że ludzie, którzy z nami się w jakikolwiek sposób zetkną, będą z nami rozmawiali, usiądą z nami tylko na kawę, nawet w pracy gdzieś, w końcu zadadzą nam pytanie, czemu ty taki jesteś? I wtedy co możemy powiedzieć? No to, co w nas jest, wyleje się, czyli wyleje się Słowo Boże. Powiemy prawdę. Nie będziemy się wstydzili, ponieważ Słowo Boże już wykonało niesamowitą pracę w nas. Nie będziemy się wstydzili, ponieważ my wiemy, że to Słowo Boże sprawiło, że jesteśmy tym, kim jesteśmy. I nie będziemy się wstydzili, ponieważ będziemy wiedzieli, że nasze świadectwo i to, co mówimy, jest ratunkiem dla tego człowieka. Natomiast jeśli nie żyjemy ze Słowem Bożym, ale ktoś nam zada niewygodne dla nas pytanie o to, gdzie chodzimy do kościoła na przykład, to kręcimy w prawo, w lewo, żeby tylko nie powiedzieć prawdy, no bo to kłopotliwe pytanie. Bardzo wielu ludzi zresztą uważa, że to prywatna sprawa, że nie wolno takie rzeczy pytać, nie ma co o tym rozmawiać. No ale dlaczego Pan Jezus nie zrobił ze swojej Ewangelii prywatną sprawę, tylko publiczną? Ano dlatego, że po pierwsze Słowo Boże jest tym, co tak naprawdę kształtuje naszą rzeczywistość,
Brak tego słowa niszczy rzeczywistość, w której jesteśmy. Słowo Boże ratuje nas osobiście, przed nas, naszymi, nas, przed nami samymi, żebyśmy też mieli tego świadomość. Słowo Boże wreszcie przyprowadza światło do życia tych, którzy żyją w ciemności. Do naszego też przyniosło. Kiedy Pan Jezus przyszedł na ten świat, to Mateusz 4 o tym mówi, że ludzie żyli w ciemności, w grzechu i pojawiła się światłość. Przyszło światło. I co Pan Jezus powiedział wtedy do tych ludzi? W naszych Bibliach jest to trochę inaczej napisane, ale Greka mówi, że Pan Jezus wezwał ludzi do tego, żeby zmienili swoje myślenie, bo przybliżyło się do nich Królestwo Niebios. W jaki sposób my możemy zmienić swoje myślenie, skoro myślimy tak, jak myślimy? No, jakiej inspiracji potrzebujemy? Jakiej siły? Pan Jezus nie powiedział w tym miejscu, że musimy zmienić sposób myślenia, tylko żebyśmy dopuścili fakt, że możemy się możemy się mylić. To jest coś, co jest największym problemem często u mężczyzn. Wiecie, że mężczyzna się nie myli. Mężczyzna jest nieomylny. Dopiero wtedy, jak się go złamie, dopiero wtedy, jak się go skruszy, to on gdzieś tam przez zęby wysyczy, że może się mylę. No. Tak, tacy jesteśmy, ale tacy jesteśmy do momentu, kiedy Słowo Boże nas nie zmieni. Kiedy Słowo Boże nas zaczyna zmieniać, stajemy się zupełnie innymi ludźmi. I wtedy nawet kobiety patrzą na nas zazdrosnym okiem. Bo ta przemiana w nas jest zawsze daleko bardziej widoczna. Czy w sprawach, o których dzisiaj mówimy, dopuszczamy możliwość pomyłki? Czy jesteśmy gotowi się zastanowić nad tym, w jaki sposób Słowo Boże w nas zamieszkuje? Czy jesteśmy w stanie zastanowić się nad tym, przyznać, że jest coś, co wymaga jakiejś zmiany, być może gruntownej zmiany? Nie chodzi o to, żebym ja zmienił swoje stanowisko wobec mojej żony, jeśli ją źle traktuję oczywiście. Nie chodzi o to, żebym zmienił swoje stanowisko względem dzieci, jeśli je źle traktuję. Względem pracowników czy pracodawcy, jeśli ich źle traktuję. Chodzi o to, żebym zaczął rozumieć, że ta sytuacja, w której jestem i która jest naganna, tak ją zaczynam postrzegać, wynika z faktu, że Słowo Boże nie zmieniło mojego życia jeszcze. Pytanie w takim razie, dlaczego tak się stało? Dlaczego Słowo Boże nie zmieniło mojego życia? Co było problemem Żydów? Oni mieli autentyczny problem. Znali Słowo Boże. Można powiedzieć, że byli depozytariuszami tego słowa. A dlaczego tak nie żyli? Przecież nawet przed chwilą słyszeliśmy, jak pastor czytał ten fragment, który mówi o tym, że to słowo powinno być w nich wręcz. Powinno być w ich umyśle, w ich sercu. Dlaczego tak się nie działo? Oni od samego początku byli ludem twardego karku. A jeśli chodzi o Słowo Boże, które miało im towarzyszyć nieustannie, no to oni szybko znaleźli sposób na to. Znaleźli ten sposób, który nazwali go filakteriami, czyli do pudełka ze skóry włożyli fragment Bożego Słowa, jak się modlili, to przywiązywali do czoła albo na rękę. I uważali, że sprawa jest załatwiona. Ale tragedią tego narodu był fakt, że kiedy pojawił się Jezus Chrystus, pojawił się ich Mesjasz, którego mogli rozpoznać, ponieważ Słowo Boże wyraźnie wskazywało na znamiona mesjańskie u Chrystusa. Nie byli w stanie go rozpoznać, bo nie byli ludźmi przetworzonymi przez Słowo Boże. Słowo Boże w nich nie mieszkało. Nie mieszkało w nich. Jeśli my chcemy zmienić rzeczywistość naszej rodziny, rzeczywistość naszego miejsca pracy, naszego kraju w końcu, czy Kościoła, bo i tak może być, to Słowo Boże, o którym mówimy, musi w nas mieszkać, a nie może być tylko tym, które przynosimy tutaj. Słowo Boże musi zamieszkać w nas. A kiedy już w nas zamieszka, to ona zacznie wykonywać swoją pracę. To nie zawsze będzie praca,
która nam się będzie podobała, ale jeśli Słowo Boże jest w nas, jeśli my go nie wyrzucimy stamtąd, to to Słowo nas zmieni. I to będzie radykalna zmiana. I będziemy sami zadziwieni, co Słowo Boże zrobiło z naszym życiem. Dopiero wtedy to Słowo Boże będziemy mogli podawać jako pokarm tym wszystkim, którzy będą tego potrzebowali. Ale jednocześnie, widząc, co stało się z naszym życiem, zaczniemy strzec tego Słowa. Staniemy się prawdziwymi strażnikami Słowa Bożego. Dlatego, że nie tylko będziemy o tym wiedzieli z Biblii, ale będziemy o tym wiedzieli z własnego doświadczenia. Poznamy wartość Słowa. I dlatego każdy, kto z nami będzie rozmawiał, usłyszy: słuchaj, Słowo Boże mówi, że to Słowo właśnie jest cenne i ono objawia nam wszystko to, czego potrzebujemy do życia, do pobożności. Ale powiem Ci coś jeszcze. To Słowo, które ja przyjąłem kiedyś, tak mnie zmieniło, że ja wiem, że ono ma siłę, moc i wartość, która jest potrzebna i jest godna tego, żebyś Ty sam mógł w tym Słowie i z tym Słowem żyć. Nie ma lepszego świadectwa. Opowiadanie o tym, że ktoś chodził po wodzie, jest opowiadaniem o tym, że ktoś chodził po wodzie. Ale kiedy ja powiem, że ja szedłem po wodzie, to odbieram wszystkim argumenty. No co? No ja przeszedłem po wodzie i co? Nie zachęcam oczywiście nikogo do tego, żeby chodzić po wodzie. Generalnie się to może źle skończyć. Natomiast jest wiele innych spraw związanych z istotą Słowa Bożego, które w wyniku pracy Słowa Bożego w nas dają fantastyczne rezultaty. I ktoś, kto na przykład był alkoholikiem, może powiedzieć: tak, ja wiem, co to znaczy pić. Ja bym cię mógł utopić w tym alkoholu, który wypiłem. Ale wiem, co Słowo Boże zrobiło we mnie wtedy, kiedy przyszło. I wtedy żaden alkoholik nie ma argumentu. On może bredzić pod nosem coś tam, ale on wie, że został trafiony w samo serce. Nie ma argumentu. Słowo Boże to nie jest zakaz czy nakaz. To jest oczywiście bezdyskusyjnie znak, który należy szanować. Ale jednocześnie, a może przede wszystkim, Słowo Boże jest życiem. Ono, kiedy przychodzi do mnie, to czyni we mnie niesamowite rzeczy. I wtedy ja będę go strzegł, bo ja żyję dzięki temu. Ja nie jestem najemnikiem, który strzeże Słowa Bożego, tylko jestem tym, który sam został dotknięty przez Słowo Boże i wiem, czego strzegę i wiem, co podaję do jedzenia tym, którzy są wokół mnie. I nikt nie jest w stanie mnie przekonać, że jest inaczej, bo ja wiem, co Słowo Boże zrobiło w moim życiu.